Dzień dobry, dzień dobry. Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, partia Mistrza Świata Magnusa Karsena kontra Levon Aronian. Bardzo sympatyczny arcymistrz, bardzo go lubię. Partia pochodzi z turnieju rozgrywanego online, tempem 15 minut plus 10 sekund na zawodnika z cyklu Championship, Chess Tour, Opera, Euro Rapid. Są to eliminacje. Gra w nich m.in. Jan Krzysztof Duda. Jest 16 zawodników w tym turnieju i pierwsza przechodzi do e, turnieju już e, takiego głównego, gdzie będzie rozgrywany system pucharowy e, Moi drodzy, przejdźmy do analizy tej e, ciekawej partii. D4 zagrał Mistrz Świata, skoczek F6 odpowiedział Lewon Aronian e, C4 ze strony Białych E6, skoczek na F3 Gambit Hetmański nam się to oczywiście szykuje lub obrona Nimcowicza, jeszcze zależy jaki wariant, no i właśnie D5 tutaj pokazuje nam, że jest Gambit Hetmański, ale jeszcze może być inny wariant Rozegrane, tak jak właśnie w partii skoczek C3 i goniec B4, bardzo popularna obrona Ragozina, tutaj możemy zagrać hetman A4, ale skoczek C6 jest z obroną od szacha i bronimy tego gońca, tu jest wszystko w porządku, tak się grywa, to jest dosyć popularny debiut teraz. Na czasie bym powiedział, w tym momencie Carlsen postanowił wymienić tu pionka. Tak również można uprościć tę sytuację i zagrać gońcem na G5. Ze strony tutaj Aroniona nastąpiło H6, odpędzamy gońca. Rzecz jasna, jak tutaj wybijemy na przykład na F6, Hetman wybija, no to jeszcze trzeba zrobić opcję tutaj taką, żeby wygonić tego gońca, ale goniec zawsze ma tutaj opcję zbicia. Chodzi o to, że skoczek nie może po prostu zbić pionka. Więc goniec tu się wycofuje na H4, prowokuje czarne do G5, czy może osłabić pozycję Czarnego Króla. No ale goniec sobie oczywiście wraca spokojnie. <laughs> Przepraszam tutaj czarne robią po prostu roszadę, E3, no trzeba wyprowadzać kolejne figury, to jest sprawa normalna i taki zdrowy, fajny ruch goniec na F5, goniec fajnie sobie po przekątnej tutaj działa, po prostu został wyprowadzony i Magnus Carlsen postanawia tego aktywnego gońca wymienić za swoją figurkę, wymiana, wymiana dosyć proste posunięcia moi drodzy myślę, że mistrz świata tutaj czuje się bardzo dobrze w takich równych pozycjach powiedzmy ja powiem szczerze, że też bym wolał grać białymi, gdyż no, całe życie w zasadzie e, powiem tak. Uprawiam gambit hetmański, więc tutaj e, wolałbym białymi zdecydowanie, ale czarne nie mają żadnych problemów. Skoczek na D7 to jest dobre miejsce dla skoczka. No i Magnus Carlsen zagrywa już taki ruch, e, troszeczkę można powiedzieć na zamieszanie e, można powiedzieć trochę dziwny, ale nie jest to błąd, jak najbardziej. Zdrowy ruch Hetman B5. Potrójnym, moi drodzy, atakiem na e, dwa piątki i figurę. I teraz tak, no oczywiście goniec się ratuje, bo z szachem wymienia tutaj skoczka. To są dosyć proste posunięcia. No i jak obronić teraz te dwa punkty? To znaczy tak, no D5 jest bronione oczywiście, ale tu jest e, związanie. No to teraz Skoczek może sobie zagrać na B6, i to jest w zasadzie dobry ruch osłania pionka. Ale to jest też ruch taki przyjemny, spożyteczny, gdyż no wiadomo, też broni bardziej piona D D5. Ale tutaj na C4 szykuje się niezła placówka, chociaż też białemu nie pozwala zagrać na przykład C4, co też się w pewnym momencie chce zagrać. E, no i teraz Magnus Carlsen zagrywa naprawdę dobre posunięcie. Pewnie większość z nas, moi drodzy, tutaj zrobiłaby Roszadę. Kończąc rozwój, i wszystko jest fajnie pięknie. Niektórzy po prostu by wymienili skoczka, niektórzy by zagrali może aktywnie skoczkiem, ale jak już miałbym wybierać spośród tych trzech ruchów, to wybrałbym Roszadę. A Magnus Carlsen zagrywa skoczek D2. Bardzo dobre posunięcie! Bardzo dobre, dlatego że zobaczcie. Nie wpuszcza tych dwóch skoczków tutaj na C4 i na E4. Oczywiście pamiętam o związaniu, no ale to na przyszłość. Ten skoczek bardzo dobrze kontroluje te pola. To jest bardzo ładny ruch. Hetman D7. I teraz pytanie: czy białymi wymieniać hetmany, czy też je zachować? Co wybrał Mistrz Świata? Trzeba brać pod uwagę oczywiście, że to są rapidy. 15 plus 10 sekund to nie jest też tak mało czasu wbrew pozorom. Można sobie troszeczkę pomyśleć, ale jak na szachy internetowe to jest dosyć dużo czasu, wbrew pozorom. I teraz tak. Magnus Carlsen wymienia Hetmany. Zaskakujące jest to, że po prostu ta partia przebiega tak gładko z jednej i z drugiej strony, i tutaj białe są po prostu bardzo zadowolone. Bardzo ważne teraz posunięcie. Jak grać w tego typu końcówkach? No bo tutaj należy przede wszystkim białymi skupić się na grze tutaj na tym skrzydle. I pierwszy ruch, jaki trzeba wykonać, no to myślę, że A4 to jest taki ruch obowiązkowy, gdyż chcemy A5 atakować skoczka jego spychać na bardziej defensywną pozycję. Myślę, że to jest dobre posunięcie, trzeba sobie taki nawek starać wyrobić w swojej grze. No ale czarne nie, pozosta nie pozostają dłużne i blokują tego piona, ale to jest zawsze coś, za coś, moi drodzy, pojawia się pole B5 słabsze. Wprawdzie można to przez C6 jeszcze jako tak bronić, ale potem B7 można atakować oczywiście wierzą. No i tutaj moi drodzy, czy robimy teraz roszadę? Roszada już nie jest potrzebna. Zauważcie, król zagrywa na e2 i plus białych jest taki, że król jest bliżej centrum a czarny król jest po prostu dalej tego centrum i będzie musiał stracić parę posunięć, żeby do tego centrum królem dojść. No i teraz tak: czarne grają wieżą na E8. No, ok, no po prostu ta pozycja mnie jest mniej więcej równa, ale troszeczkę przewagi tutaj mimo wszystko mają białe. Mi się białych pozycja podoba. No, też nie ze względu na to, że gra to Mistrz Świata, ale no jest w moim stylu. Słuchajcie, całkowite bezpieczeństwo ze strony białych, i my sobie gramy, moi drodzy. Na wolną linię to jest bardzo paskudny ruch dla czarnego. Tutaj bardzo mocno naciskamy na punkt B7 pośrednio. Skoczek jest nieco uwięziony i zauważcie, że na C4 nie może wskoczyć. No jakby wskoczył, to byśmy wymienili oczywiście i tam na B7 jest rozjazd. No ale to się łatwo mówi. Wieża zagrywa na E6. Sprytnie tutaj Aronian wybiera opcję obrony, ale Goniec zagrywa na G3 swoją, tutaj że tak powiem, pracę już wykonał Goniec i idzie na diagonale H2B8, atakując przy okazji pionka na C7. C5, no dosyć odważny ruch trzeba przyznać, Aronian się nie szczypie, ja bym się obawiał takiego posunięcia. Tutaj białymi oczywiście się nie boimy, bo po wybiciu bijemy piątkiem spokojnie i struktura jest zachowana. W tym momencie wieża B5, wieża B5 dobry ruch, w tej wieży nic nie atakuje, a spełnia bardzo ważną funkcję na piątej linii. Pięknie, tutaj znowu też atakuje pionka. Wieża jest uwięziona, nie można wieżą odejść póki co. No i tutaj jest nacisk na C5, a jak będzie przepchanie, a tak też się dzieje, no to teraz tego pionka też bezpośrednio męczymy. W zasadzie wieża męczy trzy pionki, dwa bezpośrednio, jednego pośrednio, i tutaj wygląda to bardzo, bardzo dobrze. No ale moi drodzy, oczywiście też to, że wygląda, to nie znaczy, że już jest fajnie i już wygraliśmy partię, absolutnie nie, należy wykonywać kolejne posunięcia i teraz y, goniec C7 bardzo ciekawe posunięcie, bardzo dobra opcja, mimo że goniec wygląda bardzo ładnie no to on też chyba potrzebuje tutaj jakiejś akcji, generalnie on strzela w puste pola, no wygląda ładnie no ale chce goniec po prostu wymienić skoczka tak po prostu, zobaczcie skoczek jak odejdzie to od razu na B7 trzaskamy wieża zagrywa na C6, no to wybitka, wierzą nie można, bo tutaj leci, więc skoczek znowu musi wybić i cały czas jest ta sama zasada z tymi pionkami. Moi drodzy, Magnus Carlsen zagrywa teraz naprawdę, myślę, że kluczowe posunięcie w pozycji w końcówkach, to jest niezwykle istotne. Zapamiętajmy sobie taką bardzo ważną rzecz, że staramy się troszeczkę rozpychać na skrzydłach, czyli głównie grając pionkami i Mam tu na myśli w tym wypadku, którym pionkiem powiedzmy F, G, H mamy do wyboru Którym pionkiem byśmy zagrali, żeby się rozepchać i mieć tutaj jakąś opcję dalszej kontynuacji Takiej w miarę prawidłowej No bo zagramy tutaj, to nam zagra F5 czarny i nas zablokuje Nie będziemy mieli żadnej w zasadzie kontry No tam jeszcze można próbować H3, G4 Zagramy H4, no też wygląda dobrze To tak w zasadzie H4 się głównie grywa, ale w tej pozycji najlepszym ruchem jest G4 Dlaczego G4 w tej kolejności? Przede wszystkim punkt w 5 jest broniony. To są takie niuanse na najwyższym poziomie, które decydują tutaj o przewadze w danej pozycji. Król zagrywa na F8. No i H4, Magnus Carlsen się nie szczypie, gra H4, król E8. No dobra, król zmierza do centrum, tak jak już mówiłem, dwa ruchy już król zmarnował, no ale nie ma wyjścia. I teraz Magnus Carlsen zagrywa bardzo ciekawe posunięcie, konkretne z dużą przewagą, moi drodzy. Jest to ruch E4. Bum, bardzo ładne posunięcie. O co w tym ruchu chodzi? Przede wszystkim liczymy sobie coś takiego. No, jak pionek zbije, tutaj nie mogę odbić, no to muszę odbić skoczkiem. Okazuje się, że jakbym sobie odbił skoczkiem. No to puściłbym skoczkowi pole na d5, ale to też byłoby całkiem dobrze dla białych, jakby tu wybił i skoczek wybił. Ale jest tutaj drugie dno w tym, w tym posunięciu, moi drodzy. Jeżeli byłoby bicia, no to następuje bardzo silny ruch D5, tu jest konkret. Wieża musi zagrać na D8, broniąc skoczka, przepraszam, na D6, no i teraz skoczek wybija na 4. Okazuje się, że wieża nie może wybić, bo zbijamy skoczka. No i tak naprawdę nie widać, gdzie wieża ma ruszyć. Jedyne pole wolne w tym wypadku to jest G6. Jak wieża zagrywa na G6 gramy H5, a jeżeli bicie na G4, no to w nie najpierw uciekamy skoczkiem od ataku, król D7 i zbijamy figurę. Jest pozamiatane, pozycja białych jest totalnie wygrana, byłaby. Oczywiście po E4 nie można wybić i to jest właśnie bolączka czarnych. Tutaj czarne zagrywają D8 wieżą, na D8 wieżą. No i ruch E5. No i właśnie o to białym chodziło, żeby się rozepchać pionkiem w tym wypadku w centrum. Bardzo sprytnie to przede wszystkim e, pionki zrobiły dobrą robotę, gdyż właśnie nie można było wybić, bo wchodziło D5, a na końcu ten pionek H5 tutaj atakował. Także widzimy plus marszu tymi pionami na skrzydle. Posunięcie F6. No czarne próbują szarpać, no to białe wzmacniają. No i G5. Szarpanie na maksa, zobaczcie. Tutaj czarne próbują rozszarpać te piony w centrum. Oczywiście, tutaj najpierw wybijamy HG, HG, no i Magnus Carlsen. Rozpycha się pionkiem po raz kolejny, przede wszystkim jak już dojdzie, tam pionek na E6, to już jest w zasadzie pozamiatane. To znaczy, nawet pionek nie musi iść koniecznie do przodu, skoczek zagrałby na F3 i by fajnie wzmacniał. Potem wieża zagrywa na H1, i tam się robi po prostu, no mówiąc krótko, rozpierducha, moi drodzy. No bo jak to inaczej nazwać, pozycja czarnych jest po prostu bardzo ciężka. Czarne wybijają, pionek wybija i kontra. D4. No kontra, nie kontra, tylko że to już za wiele może nie dawać, chociaż to się nam łatwo teraz mówi, jak sobie analizujemy. Ale zawsze można troszeczkę tutaj się pogubić, jeżeli przeciwnik jakąkolwiek kontrę nam w pozycji zastosuje. Carlsen w ogóle to olewa. Nie pozwala na bicie i wtargnięcie wieży z atakiem na pionka G4, z jakąś tam aktywniejszą pozycją. I pionek C3 mógłby tam szybko maszerować. Trzeba to olać i szukać kontry, rekontry, że tak powiem. Wieża. H1. I posunięcie, tutaj poszło bicie na C3 Oczywiście ruch D3 z szachem też nic nie daje Bo po prostu można królem iść do góry Ewentualnie na F3, żeby nie było szacha z koczkiem No to już taka dosyć, myślę, że prosta decyzja I precyzyjna gra ze strony białych tutaj by wystarczyła No ale taki ruch, moi drodzy i skoczek zagrywa aktywnie na E4. No, skoczek samo. Z, chciałem powiedzieć samobójca, a zabójca tutaj szachowy. Na E6 grozi, wszystko kontroluje. No, ten pionek mimo wszystko nie ucieka. Poszło C2. Wieża broni, to jest wszystko pod kontrolą. Posunięcie E6. Pionki się rozpychają wieża zagrywa na D4, no właśnie no wydaje się, że czarne się rozbrykały ale jednak to nie jest takie łatwe jeżeli pójdzie E6 to będzie tam już groził mat za chwilę, wieża zagrała na E5 no na szczęście wieża z B5 zobaczcie spełniła bardzo ważną funkcję, te pionki już nie są głównym celem tej wieży, teraz jakby się udało tak zagrać, no to już jest bardzo, bardzo niebezpiecznie, skoczek na D5 moi drodzy, jak teraz zagrać, jak grać dalej jedyny ruch, który prowadzi do pozycji wygranej i bardzo ogromnej, znaczy do, do ogromnej Przewagi i wygranej, tak naprawdę. Wieża D5, moi drodzy. E, jasne, że nie można wybić wieżą, bo mamy widły i odbijamy figura więcej. Wieża musi odbić na E4 i król zagrywa na D2 do pionka. Przede wszystkim asekuracja. Nie pozwalamy przeciwnikowi na żadną kontrę. Te pionki przede wszystkim są bardzo groźne. Wieża zbiła na G4, bo cóż biedna ma zrobić. I czy Karlsen wybił piona? Absolutnie nie, moi drodzy. Wieża H8 od razu jedzie na króla. Tutaj te wieże już są niezwykle niebezpieczne. Król E7. Po raz kolejny szach. Zauważmy, że jak król pójdzie na F6, powiedzmy, no to mamy matam na F7. W tym wypadku król wraca z powrotem. I F6. No właśnie, grozi mat na H8. C1 Hetman. Zawsze dorobienie Hetmana Mistrzowi Świata to e, powiedzmy mały sukces, no ale myślę, że dla Aronia na to nie jest absolutnie sukces, no dla nas by był pewnie jakiś tam mały plusik, He, król zbił na C1 rzecz jasna i szach wieżą, król C2, tutaj e, szachowanie na ekranie moi drodzy. Po raz kolejny, pewnie to na powtórzenie ruchu, po prostu e, troszkę mniej czasu i wybadanie przeciwnika, jakie ma zamiary. Tutaj białe nie muszą powtarzać posunięć, oczywiście wieża G3, król D4, wieża na D3. Zauważcie, pionek jest dosyć szybki w tym momencie, ale jednak nie do końca. Król zagrywa na E5, no jeżeli będzie bicie, no to król bije i tam grozi mat, po prostu grozi mat. Wieża zagrywa na E3, król F5. I wieża zbiła na e6, okazuje się, że pionek zbity i jak wygrać pozycję? Moi drodzy, bardzo łatwa sprawa, wieża h8, wieża h8, no i w tej pozycji się czarne poddały, a co mogłoby nastąpić? No król f7 oczywiście, no i tutaj dajemy szacha, chyba nie muszę tłumaczyć, że po tym ruchu po prostu bijemy, jest wieża więcej pozamiatane. Bardzo ładna partia Mistrza Świata. Czekamy na kolejne fajne partie z tego szturnieju. Trzymamy kciuki, oczywiście, za naszego Jana Krzysztofa Dudę. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia. Cześć.